Słuchajcie, dzieje się. Amazon rusza z kopyta. Jestem i rokami i w ramach serii New World News przyjrzymy sobie info od dewów, nowości z ptr no i co najważniejsze, nieoficjalne przecie. Także łapka, subik i lecimy. Zacznijmy najpierw od oficjalnych informacji. Dewowie poinformowali nas o wielu rzeczach i jak widzicie na ekranie jest tego całkiem sporo. I od razu mówię, ten odcinek to nie będzie żadna czytanka. Jeżeli chcecie sobie wszystko dokładnie przeczytać, to link znajdziecie w opisie. A w tym filmie streszczę i przybliżę Wam wszelkie ważniejsze informacje, o czym przejdziemy do kolejnego tematu odcinka. A muszę Wam zdradzić, że przecieki są całkiem intrygujące. Dobra, let's go! Idąc od początku, transfer postaci. Po pierwsze, dowowie chcą naprawić wszelkie problemy związane z tym systemem. W większości przypadków wszystko było ok. Ale pewien procent graczy nie był w stanie użyć tokena. Gdy się już z tym oporają, to gdzieś pod koniec roku wystartuje druga runda darmowych transferów. Jeżeli chodzi natomiast o transfery regionalne, czyli jeżeli byśmy chcieli przenieść naszą postać z serwerów europejskie na powiedzmy na przykład amerykańskie, to dewowie proszą, aby zostawić swoje dane pod postem na forum. Dzięki temu będą mieli jakie takie pojęcie, w której kolejności zająć się tą funkcjonalnością. I teraz coś, na co czekają wszyscy gracze mało zalunionych serwerów, czyli merch. Funkcjonalność jest już na horyzoncie, czyli zostały już ostatnie szlify i testy, zanim będzie można przeprowadzić transfer bez większych obaw. I specjalnie użyłem tu słowa transfer, albowiem postacie z mniej zalonionych serwerów zostaną przeniesione wraz z całym naszym dobytkiem, czyli z kompaniami, mieszkaniami, złotem, posiadanymi przedmiotami, na inny, bardziej zaloniony serwer, z naszej rodziny serwerowej. Zanim to jednak nastąpi, to zostaniemy z wyprzedzeniem poinformowani. I tu pojawia się jeszcze kwestia terytoriów. Niestety, ale po przeniesieniu, terytoria będą należeć do kompanii, które były na serwerze oryginalni. My natomiast w ramach rekompensaty otrzymamy 50 tysięcy monet, co umożliwi nam niemal natychmiastowy atak. No i jeden problem po połączeniu serwerów: nie otrzymamy póki co możliwości transferu na inny serwer, czyli zostaniemy po prostu już na stałe, przynajmniej na jakiś czas, zobligowani do gry na danym serwerze. Występował również problem z możliwością wypowiedzenia wojen, mimo spełnienia wszelkich wymogów. Problem został już naprawiony i teraz devowie rozkminiają czy może dodać wyświetlenie procentów wkładu kompanii, aby była większa czytelność, ale zrobił to już kiedy indziej, bo teraz są znacznie ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Punkt piąty. Szczęście. Hmm. Szczęście, którego w zasadzie nikt do końca nie rozumie i którego w 100% nikt jeszcze nie ogarnął. Twórcy informują nas jak to działa. W skrócie jest to skala, w której mamy procentową szansę, że coś może się wydarzyć lub nie. Na przykład... Rogowie czy skrzynie mają listę przedmiotów, które mogą nam wypaść. Poziom szczęścia zwiększy prawdopodobieństwo zdobycia tych najmniej popularnych przedmiotów z tej listy. Szczęście nie zwiększy natomiast szansy na zdobycie przedmiotów z większym gearscorem, ale zwiększy szansę na zdobycie przedmiotów, które z kolei mają większą szansę na dobre perki. Ogólnie system jest mega skomplikowany. Link do poczytania znajdziecie w opisie. Będzie tam również więcej na temat zbieractwa, jak to działa w tym przypadku? Kolejnym punktem na liście jest frakcja i jej dominacja na mapie. Twórcy chcą nieco bardziej urozmaicić rozgrywkę, i mają do tego obecnie dwa mechanizmy, które mają ją nieco poprawić. Po pierwsze, słabsze frakcje dostaną dodatkowe wpływy, tak aby miały jakąkolwiek szansę do wypowiedzenia wojen, a po drugie, zostanie zablokowana możliwość zmiany frakcji na dominującą. Również jest informacja o tym, że zostanie zmniejszony czas zmiany frakcji z 120 dni na 60, co znacznie ułatwi nam wybór, czy zmienić frakcję, czy też nie. W siódmym punkcie dowowie poruszają temat exploitów. Informują, że jeżeli wykorzystamy w grze jakiś błąd nieświadomie i totalnie przez przypadek, to nie powinniśmy się obawiać żadnej kary. Jednak w sytuacji, kiedy wykorzystamy błąd z premedytacją, tak aby mieć z tego jakiś konkretny profit, to jest już to wykorzystaniem exploitów. No, i to będzie grozić banem. Aby informować graczy niezorientowanych, co jest błędem a co nie, to będzie stosowna informacja w grze. Przechodząc do kolejnego punktu, twórcy opowiadają o misjach, a właściwie o tym, że są świadomi braku różnorodności w dynamice questów i z faktem, że trzeba bardzo długo oczekiwać, aż jakiś stwór się pojawi, abyśmy mogli dokończyć questa. I tutaj się zgodzę, ostatnio niesamowicie długo szukałem ze znajomym niedźwiedzi dzików do misji i to było po prostu tragiczne i mega nudne. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że już wiele ulepszeń niestestowanych niedługo trafią na nasze globalne serwery. Na przykład misja Strażnika Studni nareszcie zostanie dostosowana do odpowiedniego poziomu trudności. Dostaniemy również nowe misje, które zostaną dostosowane tak, abyśmy nie musieli latać po całej krainie, aby je wykonać, będzie również sporo nowego, jak na przykład misje związane z naszymi profesjami, takimi jak górnictwo czy obróbka skór, ale nie tylko, bo będą również misje związane z naszymi brońmi i z ich posługiwaniem się. Również przygotowane są nowe ekspedycje i systemy, a wraz z nim ciekawsze i fajniejsze misje, które wlecą na serwery w ciągu kilku miesięcy. I uwaga, mam na ich temat troszkę przecieków, także zapraszam do dalszej części tego materiału. Kolejnym tematem jest kustomizacja postaci. Twórcy chcą nieco bardziej bawić się konwencją tworząc nowe wyglądy, jednak chcą aby były one w miarę wiarygodne nie odbiegały zbytnio od realizmu. Informują nas również o tym, że w przyszłości dostaniemy również nowe skiny nawiązujące do różnych epok historycznych, ale też takie bardziej z polotem. Najważniejszy dla nich jest balans, tak aby nie było za sztywno, ale też nie chcą aby każdy nasz przedmiot świecił się milionami kolorów. Dostaniemy również wyglądy, które będą bardziej podkreślały cechy męskie i kobiece, a co do tworzenia nowych postaci i ich edycji podczas gry, to twórcy planują nieco rozszerzyć dostępne opcje. Dziesiątym punktem na liście jest minimapa. Twórcy widzą, że ją chcemy, i jednak póki co są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia, i musimy się troszkę jeszcze uzbroić w cierpliwość. No i co najważniejsze, twórcy no nie są do końca przekonani do tego pomysłu. Mają obawy, że zamiast grać, będziemy po prostu gapić się na minimapę, co wpłynie niekoniecznie dobrze na immersję. Rozmawiali również z Overwolfem i nie będą banować ani ich moda, ani graczy, którzy go wykorzystują. Minimapa od nich jednak musi trzymać się konkretnych zasad. Na przykład nie może dawać żadnej przewagi nad graczami korzystającymi z kompasu. Poprawiony zostanie również system walki. W pierwszej kolejności twórcy skupią się na problemy ze zmianą broni w czasie walki. Niejednokrotnie sam miałem taki przypadek, gdzie chciałem przyłączyć się z młota na wielki topór, a mimo to dalej uderzałem młotem, co odrobinę irytowało. Będą również poprawiać uniki i okienka, w których możemy wyprowadzać atak. W kolejnym patchu otrzymamy również aktualizację balansu, aby poprawić mniej używane umiejętności i dać nam znacznie większy wybór. Najprawdopodobniej naprawione zostaną również perki, które obecnie nie działają tak, jak powinny. A także to, że zamiast konkretnego punktu procentowego wyświetla nam 0%, pomimo tego, że PERK działa poprawnie. Ostatnio został włączony serwer testowy i mamy okazję przetestować na nim nowych przeciwników, połączono faktorie, nowe misje frakcyjne PvP oraz nową broń. 15 listopada zaś odbędą bądź odbyły się testy złączenia serwerów, więc jeżeli chcecie pomóc twórcom, to pobierzcie specjalnego klienta gry na Steamie. No i ostatnią już oficjalną informacją o twórców jest info o zbieractwie i rzemiośle. Dokładnie mowa tu o tym, że są świadomi mega niskiego występowania niektórych przedmiotów potrzebnych do stworzenia legendarnych przedmiotów i zostanie to nieco podkręcone, aby żyło nam się wszystkim łatwiej. Dobra, trochę tego było, trochę było o oficjalnych informacjach, teraz nieco luźniej, trochę o informacjach z stołu, a jest trochę mięska, także warto zostać i oglądać dalej. No i słuchajcie, czym innym możemy rozpocząć nasze przecieki, jak nie informacjami o nowych broniach. I na samym początku listy, uwaga, mamy rękawicę próżni, która została nam już oficjalnie zaprezentowana i przekazana do testów, co nieco daje więcej wiarygodności tym informacjom, do których udało mi się dotrzeć. Drugą bronią, która została wykopana z plików gry jest wielki dwuręczny miecz, który możemy również zobaczyć na oficjalnej grafice z gry, ale... Niestety, póki co nie mamy więcej informacji na jej temat. Więcej informacji mamy z kolei na temat kolejnej broni, czyli sztyletów, które pojawiły się nawet podczas testów gry. I póki co wiemy o nich tyle, że będziemy mogli dzierżyć je w dwóch rękach jednocześnie i tak jak toporek będą one na bliski, no i na ciut dalszy zasięg, a to dzięki możliwości rzucania nimi w przeciwników. Trzecią bronią, o której w zasadzie niewiele wiadomo, oprócz wyglądów z gry, która prezentuje się następująco, jest maczuga lub dygan. Jak zwał? Tak zwał. I ostatnią broń zestawienia, o której w sumie wiemy najwięcej, i obstawiam, że będzie to kolejna oficjalnie ujawniona broń po rękawicy, jest nią Blunderbus, a po polsku jest to Garłacz. Oprócz wyglądu, który prezentuje się tak, jak widzicie na ekranie, wiemy o niej tyle, że jest to broń dystansowa która wystrzeliwuje naboje zadające duże obrażenia, idealna do trzymania ogółu na dystans i walki na dalekie odległości z wysoką premią za precyzyjne celowanie. Co więcej, posiadamy również spis aktywnych skilli, które będziemy mogli wykorzystać w walce, a jest to m.in. wystrzał pazurów, wystrzał sieci, strzał wiru, grant rozszczepiający, wybuch odłamków azotu i strzał z moździerza. Są to nazwy przetłumaczone i prawdopodobnie w języku polskim będą brzmiały nieco inaczej. I tak jak wspomniałem wcześniej, mam również informacje na temat nowych ekspedycji, których listę możecie zobaczyć na ekranie. Oprócz nich zostanie wprowadzony nowy system PVP, a mianowicie dostaniemy nareszcie arenę do walk. Mapa świata również trochę nam się powiększy, a mianowicie dostaniemy nowy region Brimstone Sands, czyli prawdopodobnie jakąś pustyną lokację. A wraz z nią, oczywiście, nowe misje, nowe rzeczy do zbieractwa. Jeżeli mówimy już tutaj o mapie i jej powiększaniu, to mam dla Was dwie wiadomości: dobrą i złą. Jednak sami musicie ocenić, która to która. No więc tak. W plikach gry zostały znalezione przedmioty dla konia: typu jedzonko, uzda i siodło, czyli w zasadzie wszystko, co trzeba, aby na nim podróżować. No i tutaj pojawia się informacja druga, nieco bardziej potwierdzona, bo na serwerach testowych. Został to to uruchomiony system, który sprawia, że będziemy biegać o 10% szybciej, gdy będziemy poruszać się po głównych drogach. Gdy z niej natomiast biegniemy, to będziemy poruszać się z normalną szybkością. Czyli ogólnie nici z szybszego zbierania surowców, ale kto wie, może za jakiś czas będziemy karmić konia i przemierzać na ich grzbietach naszą wyspę Eternum. Na sam koniec zostały nowe skórki Sety, pokażę Wam teraz kilka, ale nie będę się odzywał, po prostu obejrzyjcie je w spokoju. A sam będę się z Wami już teraz żegnał. Do następnego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. W linku w opisie dostaniecie cały spis wszystkich linków, w której znajdziecie wszelkie informacje, wszelkie nowe grafiki. Także Bajo!